Hej, ja jestem Sarge i witam was ponownie w grze Red Dead Redemption 2. Znajdujemy się ponownie na terenie naszego obozu. Wróciłem tutaj, żeby zainwestować znowu w jakieś ulepszenie, a później pogadamy z Dutchem, u którego możemy sobie rozpocząć kolejną misję fabularną. A tu mamy Molly. Good morning, Arthur. Hey there. You look fine. Okay, Arthur. Well, don't let me interrupt the beauty routine. All right then, Arthur. Myślałem, że może będę miał okazję z nią porozmawiać o tym, o czym chciała ze mną gadać jeszcze kilka odcinków temu, kiedy to rozpoczynaliśmy misję, wtedy się wtrącił wujek i ona sobie poszła. W rezultacie nie dokończyła tak naprawdę tego, co chciała powiedzieć. No ale najwyraźniej takiej rozmowy tutaj być nie mogło. Może to właśnie też w jakiejś kolejnej misji fabularnej dopiero się pojawi, kto wie. Na razie jeszcze zainwestuję tutaj, znaczy przekażę trochę zasobów, które ostatnio zdobyłem, żeby nieco jeszcze bardziej wspomóc nasz obóz. I zobaczymy, ile tu się w ogóle przełoży, jeśli chodzi o gotówkę. $76, a potrzebujemy jeszcze tego więcej, z tego co pamiętam. Weźmy też wspomóż gang i może dorzucimy sobie też pieniądze. Powiedzmy, że koło $200 niech będzie. No, może być nawet 250. Okej. Aż nadto dużo. Ale teraz przechodząc do księgi rachunkowej będę mógł właśnie zainwestować w ostatnie chyba ulepszenie tego obozu, bo tutaj już widzicie, że wszystko jest wykupione i pozostaje mi jedynie tylko wykupić łódź obozową. Zapewnia łatwy transport do łowisk i to jest najdroższa rzecz do wykupienia, $450. Kupujemy. Proszę bardzo, czyli tutaj. Teraz łódka będzie na nas czekać, gdybyśmy kiedyś chcieli z niej skorzystać. Kto wie, może będzie taka okazja. Na razie rzeczywiście mamy absolutnie wszystko ulepszone. Zastanawiałem się, czy jest może trofeum za to, żeby maksymalnie ulepszyć obóz, ale żadnego trofeum nie dostałem. No dobra, w takim razie idziemy do Dutcha. On tutaj oczywiście czeka przed swoim namiotem, więc pogadajmy z nim. Arthur! Arthur! What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. No dobra, Arturowi zawsze się dobrze współpracuje z Charlesem, więc myślę, że możemy jak najbardziej go ze sobą zabrać. Charles? I need you for some business in town. Come on. Okay. Charles nawet bez pytania od razu postanowił z nami wyruszyć. Nie wiem, gdzie on ma swojego konia, ale mam nadzieję, że go odnajdzie. Gdzieś z tej strony. Jedź do miejsca pobytu Trelawney'ego. Zabierzesz się, Charles? Zabierzesz się. W takim razie ruszajmy. A w sumie mogę sobie jeszcze zobaczyć na mapce. Nie no, tutaj muszę się udać do Rose, więc całkiem niedaleko stąd. Where are we going? Dutch wants us to have a talk with Trelawney about these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us who they are or where they're coming from. Okay. And you're deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight, Dutch calls it. Hmm.
So, spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's a strange one. Fear not. He's just a cockroach in fancy britches. But he gets into nooks and crannies the rest of us can't. We just need to find him before he scurries off again. No i mam nadzieję, że nie będzie problemów z jego odnalezieniem. Jesteśmy już całkiem blisko. Możemy zatem przyspieszyć. Oczywiście informacja, że nie możemy używać broni. Okej. Wejdź do karawanu. No to rozejrzyjmy się w takim razie. Reckon it's that one with the fire outside. Let's take a look. Kompletnie oczywiście opuszczone. Dobra, sprawdzamy po kolei. Someone got here first. So it seems. By the looks of things, it wasn't a social call. Check the house. Wskazówka. This food barely touched. Looks like he left in a hurry. Rozumiem, że też mogę parę przedmiotów pozabierać, ale najważniejsze są te wskazówki, które tutaj musimy sobie wypatrzeć. Proszę. Bed's not made, so he must have been here recently. Przeszukaj jeszcze szufladę. Otwarty olej z węża, którego nie zabiorę w tym momencie. Zbadaj notatkę. You see anything there? Proszę bardzo. Certyfikat. Okej, czyli że ktoś jest posiadaczem udziałów we wspomnianej firmie i podlega przepisom zawartym w umowie i statucie spółki. Nie mogę przerzucić na drugą stronę, więc nic tam nie ma. Udziały w kopalni. Found anything? Czy tutaj? There's some blood here. That ain't good. No i to chyba wszystko. A patrzcie, że tutaj na górze jeszcze mogę coś też znaleźć. Big struggle. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago. But no body? Not yet. Look, tracks. Come on. No nie wiem, tam menu pokazywało tę skrzynię na górze, ale nie mogę po nią sięgnąć. Zresztą chyba była otwarta, z tego co zdążyłem zauważyć. Jeszcze jabłko tutaj. Spokojnie, Charles, już idę. Papierosy, czy potrzebuję tego wykorzystać? Chyba nie, bo to regenerowało mi rdzenie, a ja mam je pełne. No to zobaczmy. Zacznij tropić. They went down the path here. How's your tracking these days? All right, I guess. Well, lead the way then. Not the kind of place I'd expect to see Trelawney staying in. No? Normally scams himself into the best hotel in town. Próbujemy pójść za tymi śladami. Mam teraz aktywowane tropienie. You know, when me and Javier went down with Trelawney to get Sean after the bar fight, I swear he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent.
They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find them. Yeah. I still ain't sure about that. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie trzeba będzie aż tak daleko odjeżdżać. Hey, look. They continue on the other side of the tracks. Na tamtych gości zwróciłem uwagę, bo wydawało mi się, że jakoś podejrzanie się zachowują, ale nie, po prostu sobie rozmawiają. No dobra, idziemy dalej. These tracks lead into the forest here. Hey, look. Let's go see what those fellas have to say. Okej, porozmawiaj z mężczyznami. Bądźmy ostrożni, mogą nie być przyjaźnie nastawieni. Hey, get back on your horse. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Yeah. All right, you two. Where the hell is he? You both better get out of here! Come here! Jasny gwint, od razu się wydawali podejrzani. You stay there. Where is Trelawney? I don't know anything. Jesteś pewny? Tell me where he is. You go to hell. You better tell me now, you son of a bitch. Okay, okay, for Christ's sake. They took him to a cabin over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. Nie zamierzałem go uwalniać. Spaniakował, nie chciał nam powiedzieć niczego. A tymczasem dostaliśmy informacje na temat tego, gdzie Trelawney może być. Dobra, czy ja tutaj cokolwiek mogę jeszcze zabrać? Wydaje się, że nie. Te butelki są raczej puste. No to ruszajmy. Pola kukurydzy. Come on, let's go. Tak w ogóle przygotujmy sobie, kurde, jakąś broń, bo ja często później orientuję się, że czegoś potrzebuję, a nie mam takiej broni przy sobie. Follow me. I think there's a way around, so we don't have to go through the Braithwaite's place. Yes. I've spent enough time there. After you then. You okay? I'm good. What do you think they want with Trelawney? Could be any one of 100 things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Yeah, kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said. Pozostaje tylko zaufać ocenie sytuacji Artura. Nothing's ever straightforward where Trelawney's involved. Learn that much. I mean, how much time have we wasted getting this fool out of trouble? He somehow manages to be both lucky and unlucky at the same time. That's one way of looking at it. But he always finds some way to pay us back.
Just when we think about cutting him loose, he brings us something big. I guess that's his special talent. Keeping fish on the line. A może to jest jego celowe działanie, żeby trochę nas trzymać w ryzach? Trudno nam oceniać, bo przecież tak dobrze go nie znamy z perspektywy graczy. To chyba tutaj, co? Mamy rzeczywiście pola. Przyspieszmy trochę. No kurczę, wydawało mi się, że jesteśmy już na właściwym miejscu, ale może jednak nie do końca. To tutaj chyba przed nami. To must be it. Tak. Teraz się zgadza. To nas zainteresuje. Let's get you out of here. Come on, boy. The thing is, after that shack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Is that the lot of them? I think so. So you're alive. Allegedly. Well, don't worry, they won't be for much longer. Look, go get them, Arthur. I can handle this. Dawać ich, dawać ich. Kurde, rozdzielili się. Don't let them get away. Could have told. They've gone into the cornfields. We need to flush them out. No właśnie, teraz trzeba ich poszukać. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj był, ale już mógł sobie pobiec dalej. To nie będzie łatwe, żeby ich tutaj tak zlokalizować. Kurde. Udajmy się do Charlesa. Sons of bitches. Patrzcie. Możesz kurde, no. Były tutaj te ptaki. Odleciały. Powinienem może bardziej na spokojnie to przeszukać. Stop hiding, you coward. Może tak, żeby się zaczęło coś tutaj ruszać. Z tej strony chyba też mieliśmy jednego. Czekajcie, wyjmijmy sobie broń od razu. Jest! We got one more, Charles. No i rozumiem, że ten ostatni będzie właśnie tam. Będzie tam, gdzie Charles pokazywał. Obserwujmy zatem te ptaki, w razie czego. Charles sobie tam poszedł. W niektórych momentach odlatują. Najlepiej jakbyśmy obejmowali jak największy teren swoim wzrokiem. Wtedy byłoby łatwiej ich odnaleźć. Hey! I see something on the ground over here. He's dumped his gear. Look around. He can't have gone far. Okej. Czyli może właśnie gdzieś tutaj. Mamy nawet obszar oznaczony. Keep searching. He's around here somewhere. Jasny gwint. He's mine. Let me take him. You get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Dobrze. Come on. He
You should have taken the money. I know. I'm a fool. Shit. Thank you. Tu mamy już następnych. Gunshots are coming from that barn. Come on. Ustawmy się tutaj. Dobra. Wybrać sobie broń. Jeszcze jeden na górze. Skubany, no. All right, let's go back for Trelawney. You all right? Yeah. Never goes easy, does it? Sure don't. Come on. Let's go see how badly they beat up the slippery feller. I wonder how much trouble he's brought with him. Guess. Chciałem go ograbić, ale pokazywało mi jeszcze, że jest to nowy, rzadki karabin z zamkiem obrotowym, więc proszę bardzo. Soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. So I heard. Sure. What's government agents and bounty hunters to us? I hope you're right. Dobra, wyjdźmy stąd. Nie sądzę, żebyśmy mieli tutaj coś ciekawego do znalezienia. Chyba że na górze. Nie, ale wygląda na to, że jest pusto. Zejdę jeszcze tutaj. O Jezu, Charles, drogi! Nie chciałem cię potrącić, wybacz. Zejdźmy w każdym razie tutaj, bo jednego wyeliminowałem właśnie w tym miejscu. Też możemy go przeszukać. Mają całkiem sporo pieniędzy, jeszcze pozłacana klamra, nie ma co narzekać. No ale dobra, wracamy w takim razie do Trelawneyego, mam nadzieję, że on tam na nas czeka. Wydaje się, że tak. Są też nasze konie. Ciekawa misja, kiedy musieliśmy przeszukiwać te pola kukurydzy. Mr. Trelawney, where are you? Over here, dear boy. Dobra, czyli mamy go. Well, he's still here at least. Put your feet up, why don't you? You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunters. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per no. se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon. Looking for a job at the university. Of course... They didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. No proszę, czyli zabierzemy go do obozu. There always seems to be more. More and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but... Well, even that ain't the way I remember it. No i na tym kończy się ta misja. Zobaczmy. Arthur i Charles szukają Trelawneyego w jego wynajętym karawanie pod Rhodes. A, tutaj? Zabij dwóch łowców nagród na polach kukurydzy w czasie poniżej jednej minuty. Rzeczywiście tego drugiego poszukałem trochę dłużej. Zajrzyjmy sobie do dziennika, skoro Arthur to zaktualizował. Tutaj zakończyliśmy, a w międzyczasie pojawiły się kolejne wpisy. Na temat szmaragdu na przykład. Pan Mason oczywiście, to co robiliśmy poprzednio, no i Black Bell. O, tutaj widzę, że kolejne zwierzęta, na które tam natrafiłem w drodze do obozu. Ej, jeszcze wszystkiego nie sprawdziłem chyba.
Zerknijmy raz jeszcze. Bo teraz powinien być ten wpis o aktualnej misji. A nie, jednak nie mogę dalej przewracać strony. Czyli pewnie dopiero jak gdzieś tam sobie odpocznę. W tym momencie Arthur przeniósł się tutaj do Rhodes. Tak się składa, że w tej okolicy mamy też jakąś nieznajomą osobę. To też będę musiał to zapamiętać. Na razie przejdźmy jeszcze do sklepu wielobranżowego. Chciałbym zobaczyć, czy nie ma tam jakichś nowych ubrań ewentualnie dla Artura, które można by było sobie wykupić. Myślę, że powinny być. Hey, it's good to see you again, friend. But, what you doing here? Just visiting old friends, I guess. Well, you better get out of here. There's a bunch of government agents I met asking about you all across town. Yeah, them and a bunch of bounty hunters, too, I think. So? Yeah. Yeah, but you don't seem too scared. Guess not. Well, they seem pretty mad. What'd you do? Nothing good. Well, I mean, you better get out of here. To już nie pierwszy raz, kiedy z nim gadamy. I widzicie, dostaliśmy kolejne ostrzeżenie. Będziemy pamiętać w razie czego. A na razie zajrzyjmy tutaj do sklepu. Hello, sir. New in town? Horse brushes and medicine in the corner over there. If you're the sort who needs that kind of thing. Okay. Better not be stolen, all right? Raczej z tego nie chcę nic sprzedawać akurat, ale kupimy coś na pewno. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ubrania. I zobaczmy, czy jest coś, czego jeszcze nie widziałem. No wydaje się, że tak. Ciekawe, ile tego tutaj mamy. 3 nowe stroje, 4 tutaj. Hazardzista. Obejrzyj, proszę bardzo. Nie możemy tego kupić. Aha, dlatego to jest zablokowane, bo musimy mieć jakiś określony poziom honoru. Tutaj jest informacja, żeby zwiększyć honor, by odblokować ten przedmiot. No dobrze. Tutaj tak na szybko możemy sobie przejrzeć pozostałe. Kawaler. Tak to wygląda zatem. Hrabia. Okej. Coś takiego. Myślę, że na któryś strój się zdecydujemy. Może nawet na 2. Corson. I Heartlands. Proszę bardzo. Coś z kamizelką. No dobrze, to powiem wam tak. Weźmiemy sobie ten strój chyba. Ten hazardzisty super wygląda. Szkoda, że jest na razie niedostępny, no ale nic na to nie poradzę. Jako, że mam też coś eleganckiego, to może weźmy to. Teraz sobie wykupimy. Ale założymy innym razem, bo na razie pozwolę sobie założyć ten strój. Też sprawdza się przy wysokiej temperaturze powietrza. No i dobra, myślę, że na razie wystarczy. Oczywiście są też kolejne kapelusze. Albo może nawet te same, które widziałem już wcześniej. Może to się powtarzać, kto wie. Poszczególne elementy ubioru. Ja wolę właśnie cały strój sobie wykupić, bo wtedy jest pełen zestaw i wzbogacamy się o kilka różnych ubrań. To było na tyle tutaj. Wychodzimy zatem. I powiem wam tak. Ja w tym miejscu chyba się z wami pożegnam. O, korzystając z okazji, że pojawił się też tutaj ten znak zapytania, który już widziałem wcześniej i w następnym odcinku moglibyśmy też sprawdzić, o co tutaj
chodzi. Więc na razie to będzie wszystko. Zostawcie kciuka w górę, jeśli materiał Wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!